Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym podpisaniu umów dotacyjnych, które pochodzą ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Serdecznie witam członka zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, pana Stanisława Wziątka. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Choszczyńskiego, pana Eugeniusza Nykla i wicestarostę Powiatu Choszczyńskiego, pana Pawła Szubera. Przepraszam. Witam również w naszym imieniu burmistrza Choszna Roberta Adamczyka, burmistrza Drawna pana Andrzeja Chmielewskiego i panią wójt Anetę Kołdę-Wierzchnika. Serdecznie proszę pana Stanisława Wziątka o parę słów. Bardzo się cieszę, że mogę być znowu w powiecie choszczeńskim. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym będziemy podpisywać umowy na takie dwa obszary wsparcia. Z jednej strony to, za co bezpośrednio odpowiadam, a więc tak zwana mała infrastruktura sportowa i szeroko rozumiany sport, ale z drugiej strony także mam nadzieję, że w obecności państwa, samorządowców, będziemy mogli podpisać umowy na społecznika. Szczególny program, który jest swego rodzaju takim budżetem obywatelskim, gdzie to sami mieszkańcy decydują o kierunkach swojego działania, o takich programach, które chcą bezpośrednio realizować. Mała infrastruktura sportowa to w tym roku rekordowa ilość złożonych wniosków i dlatego niestety nie wszystkie samorządy, które złożyły swoje aplikacje, mogły te środki otrzymać. Żałuję, że tak jest, że nie wszyscy, ale cieszę się, że tak dużo z terenu powiatu choszczyńskiego. Gratuluję Państwu, wierzę, że te środki będą wzmocnione Waszymi środkami, bo to jest wymóg formalny, wymóg regulaminowy i będziecie Państwo mogli zrealizować najpotrzebniejsze działania dotyczące tej małej infrastruktury sportowej. Dzisiaj jest tych umów kilka do podpisania, ale jest także jeszcze jedna umowa z innego obszaru, co prawda na niewielką kwotę, ale dotyczy powiatu choszczyńskiego i dotyczy dróg wsparcia na drogi powiatowe. Więc bardzo się cieszę, że także i tą dotację, tą umowę będziemy mogli w dniu dzisiejszym podpisać. Jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, no to jak Państwo widzicie po obecnych osobach, cztery samorządy to wsparcie otrzymuje. Powiat choszczyński, gmina Drawno, Bieżniki i samo miasto Choszczyn. Proponuję, żebyśmy przeszli do podpisania umów. Bardzo proszę. Pierwsza umowa to dla powiatu, tak? Dla powiatu. No to nie. Z drugiej strony. A pieczątki później. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Przekazuję dalej. Żeby formalności stały się zadość. Serdecznie dziękuję. Ja się bardzo cieszę. Każde pieniądze, które wzmocnią naszą pozycję, każde pieniądze będą na pewno dobrze wykorzystane i serdecznie dziękujemy za te dotacje. Ta inwestycja, tak jak już pan marszałek powiedział, jest taką drobnym zasileniem pieniędzy, ponieważ to są pieniądze, które tak naprawdę wzmacniają nam sprzęt informatyczny, bo to są dwa stanowiska informatyczne do Wydziału Geodezji. Bardzo prosimy teraz pana burmistrza Choszczyna. Pozwoli pan, że przechodząc od razu do rzeczy, to powiem, że środki będą przeznaczone na zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Choszczynie. I żeby zdrowi byli. I żeby zdrowi byli.
Tak jest. A to panie burmistrzu oficjalnie to mówię. Niech pan powie jeszcze coś. Dziękuję bardzo. No, budujemy siłownię. Budujemy siłownię w szkole podstawowej. Jakby umiejscowiona będzie w szkole podstawowej, ale mam nadzieję, że będzie jakby służyła dla ogółu mieszkańców, przynajmniej się tak będziemy starali to, będziemy się tak starali to zorganizować. Super. Ja to robię. No i zapraszamy. Może panią wójt Gwieźnik, bardzo proszę. Złożę podpis w obecności pana przewodniczącego, a pani będzie wiedziała, co z tym tamtym zrobić. Tak, ja zabieram tym razem obydwa ze sobą, bo nie mam pani skarbu. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o dzisiaj podpisaną umowę, będziemy budować boisko sportowe w miejscowości Kolsk. Postaramy się, żeby to było jak teraz, czyli pan marszałek Olgier Kustosz otwierał nam takie boisko z całą infrastrukturą i to był montaż zarówno grantu społecznika, jak i infrastruktury sportowej i to boisko również chcemy w takim schemacie zrobić, mniej więcej dopiero gdzieś za półtora roku ono by było tak jak trzeba gotowe, ale już i z pracą za was i z całą infrastrukturą tego potrzebną. Także dziękujemy, to jest pierwszy etap wszystkiego naszej dobrego. Małej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, zabieram. Pan burmistrz z olbrzymim doświadczeniem samorządowym, przedstawiciela rządu w terenie, więc na pewno doskonale przygotował inwestycje. Bardzo proszę. Tak, staraliśmy się. To panie burmistrzu, po złożeniu podpisu proszę powiedzieć, bo to jest ciekawy projekt. Tak. Jak wiadomo, Drawno leży nad jeziorami. Kiedyś historycznie to były 3 jeziora, teraz już zostały 2. I sporty wodne, rekreacja nad wodą, turystyka związana z wodą jest u nas bardzo ważna. W związku z tym skierowaliśmy ten projekt właśnie w tym kierunku i chcemy wyremontować pomost nad jeziorem Adamowo, który właśnie do tych celów będzie służył. Tak, pieniądze bardzo nam się przydadzą. Dziękujemy bardzo. Panie burmistrzu, gratuluję piękne szlaki karskie i wszystko to, co dotyczy sportów wodnych. Drawno tym stoi i tak się pięknie promuje również rzeką Drawą i szlakami kajakowymi, które już niedługo odwiedzimy. Serdecznie zapraszam. Przewodniczący, gratuluję. Dziękuję bardzo. Pewnie w najbliższym czasie jeszcze będziemy się pojawiać w powiecie choszczeńskim, w samorządach powiatu choszczeńskiego, ponieważ będziemy za chwilę także udzielali dodatkowego wsparcia związanego z potrzebą udzielania szczególnej pomocy, bo pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Środki, które są przygotowane w ramach specjalnego programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, za chwilę będą gotowe do tego, aby Państwa, a za Państwa pośrednictwem szkoły przygotować do tego, aby bardziej były wrażliwe na potrzeby wsparcia ludzi młodych. Oczywiście za chwilę infrastruktura dotycząca obiektów zabytkowych i parę jeszcze innych, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że samorząd województwa tworzy razem z państwem doskonałe partnerstwo i staramy się tam, gdzie to jest możliwe, wspierać państwa inicjatywy. Wszystkiego dobrego, a za chwilę rozpoczniemy podpisywanie umów na społecznika. Dotrze do nas pani prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która jest operatorem tego programu. Dziękuję państwu za pierwszą część naszego spotkania.